Witam Was pięknie, Rastamiłych, Wiso, w niedzielę 3 sierpnia 2014 roku. Słuchajcie, w czwartek przeszły nad naszym regionem bardzo intensywne nawałnice. Znowu były Czechowice zalone. No to jest jeszcze ślad po tych nawałnicach, jak ta woda zapierdziszo. Ale mam nadzieję, że dzisiaj nam pogoda za bardzo nie przeszkodzi, chociaż nie wygląda to dobrze, ale w kontekście tego, co wydarzy się za tydzień, musimy się poradzić w każdych warunkach. Jakiś tajemniczy słupek w Bielsku, w Apienicy. Nie wygląda mi to na Komora Cieszyńską przy tym szlaku. Ekstrema, burza. To jest pseudostok na Dębowcu, 600 metrów, naprawdę długi. Dla początkujących idealny, dla nas po prostu zdzierstwo. Kasując za parkingi, za wyciąg bardzo dużo. Woda jest z wodociągów do naśnieżania, a po prostu dla zaawansowanych narciarzy stok jest nieprzyjazny, krótki, ośla łączka tylko. No i tyle. Cały czas towarzyszą nam opady deszczu. Uwaga, robi się burzowo. Słuchajcie, rozstawieni są my przy Kozi Górze. Na Kozi Górze niestety dopadła nas burza. A jeden z rowerzystów poszedł w góry, pojechał, no jest to jak najbardziej nieodpowiedzialne zachowanie. I my są przy schronisku na Kozi Górze, zresztą sami słyszycie czemu. Widok na Kotlinę Żywiecką, na okolice Bystrej. Słuchajcie, tego może nie widać na kamerze, ale ja gołym okiem za tymi górami widzę. Tatry? Nie są my daleko od chałupy, jakieś 30 km. Burza nam pokrzyżowała plany. Nie tylko nam, jak widać. A ta już nieco skromniejszy niż zwykle widok na Bielsko-Białą. No niestety leje tam jak pierun. Oby to tu nie przyszło. Proszę, jak w Czechowicach leje. Tutaj w Bielsku może nie, ale w Czechowicach tak.
Stalownik. Słuchajcie, roztomili sumy przed wytwórnią, właściwie rozlewnią. No, pisze wytwórnia napojów gazowanych Bystrzanka. Słuchajcie, to źródlana woda, bardzo popularna tutaj w okolicy. Może nie w całej Polsce, bo w całej Polsce bym powiedział nawet, że trochę taka zapomniano. Ale bardzo dobra woda, polecam. A my są w miejscowości Bystra. No, błysło się teraz. Słuchajcie, nie posądzajcie mnie o żadną kryptoreklamę tej Bystrzanki, bo to nie ma nic wspólnego. No, jak widać, niebo też mówi, że nie reklamujemy tutaj nic. Słuchajcie, bardzo ładna miejscowość. Bystra Śląska, Bystra Krakowska. To są dwie miejscowości. Cały czas nam psuje wyprawę ta burza, która się tutaj kręci koło nas w tych górach. No, ale my się i nie domy. My już jesteśmy w Szczyrku, to jest pomnik w hołdzie żołnierzom NSZ zgrupowania Bartka. Bartek związany również z naszą gminą Czechowice-Dziedzice, bo został zabity przez ubeków w barze pod zaporą w Zabrzegu. To było zbrojne, antykomunistyczne podziemie. Drewniany kościół w Szczyrku. Szczyrk, jedno z miast organizatorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej na przełomie lipca i sierpnia co roku, już od ponad 50 lat. Zjazd zespołów folklorystycznych z całej Europy, nawet powiedzieć ze całego świata. Dziś zakończenie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Witam Was pięknie ze Szczyrku Salmopola, spod ośrodku Solisko, ośrodek narciarski. Słuchajcie, jeśli bym miał tak powiedzieć na temat infrastruktury narciarskiej w Szczyrku, Szczyrk bardzo popularne miejsce do niedawna. No niestety wyciągi w większości tutaj przypominają nadal lata 70., kiedy właścicielami tych wyciągów były kopalnie. I tak to na tym się skończyło. No, konkretnie powiedzieć, no muzeum w porównaniu z Wisłą czy z Ustroniem. Orczyki, jak widać. Trudne wyciągi. Stoki jak najbardziej fantastyczne, tyle że są problemy z właścicielami gruntów, jak widać. Nie mogą się dogadać, a jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. No ale pojawia się światełko w tunelu, bo
niedawno w Kronice Beskidzkiej pisali, że ośrodek kupili, chcą kupić jeszcze Słowacy i chcą go rozwinąć z budową kanap 4 i 6 osobowych. Miejmy nadzieję, że w końcu tak się stanie, że w końcu będziemy mogli na dobre przyjechać na narty do Szczyrku, bo fajne są trasy, ale niestety no, jest ciężko. Zbudowali nowy wyciąg na Skrzyczne z Jaworzyny oczywiście, bo w całości nie, bo oczywiście no nie ma pieniędzy. Miejmy nadzieję, że i tam coś ruszy, choć no jakieś tam pocieszenie jest, że na tym Skrzycznym jest ta kanapa 4-osobowa. Ale to jest mało wszystko. Do tego jeszcze potrzeba dobry system naśnieżania, lance najlepiej, bo jak nauczyła nas ta zima, która teraz była 2013-2014, to katastrofalna zima. Praktycznie tutaj ten ośrodek, z tego co wiem, to kilka razy tylko chodził, kilka dni. No naprawdę, tragiczna zima. Miejmy nadzieję, że następna będzie lepsza. Produkt regionalny. Nazwa może dość kontrowersyjna. O, jeszcze wódki nawet. No proszę, fotoradar przy kościele. Dobry sposób na zbieranie na tace. Z fotoradaru przy kościele. Tyle, że oni chyba na tace nie zbierają, bo to są ewangelicy. Nie obrażając tutaj braci ewangelików, ale nie wiem, jak to wygląda. Słuchajcie, roztomili biały krzyż, będziemy się gipko stąd brać. Przełęcz Salmopolsko oczywiście. Będziemy się gipko stąd brać, już 20. Tak więc, no, biały krzyż, no, tradycyjnie odwiedzamy. Na granicy Szczyrku i Wisły. A dla nas tajemnicą jest ta droga. Ale jak widać, nie dla nas. Haniebny znak. Widok z przełęczy Salmopolskiej na Czantorię. Słuchajcie, roztomili cieńków w Wiśle, jakieś inwestycje tam są. Tu się było w tym sezonie na nartach też. Fajny stok. Skocznia narciarska Wisła Malinka, skocznia imienia Adama Małysza. Arena zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich, arena zawodów letniego Grand Prix, Pucharu Kontynentalnego, Mistrzostw Polski. Dało się, dało się. Skocznia, która rodziła się w Bólach, ale w końcu udało się. W sensie w Bólach się rodziła, dlatego że w tym miejscu nastąpiło osunięcie kiedyś przy budowie. Widzicie, jest beton. No i gitara, jest to dobrze zrobione.
może Polska, Ukraina, Szwajcaria, Słowenia, Rosja, Norwegia. O, gdzie jest to w szoku? Kazachstan, Japonia, Włochy, Niemcy, Czechy, Austria. Ta flaga to dla mnie zagadka. Wygląda na to, że Holandia. Albo się mylę? A to już Wisła. Podobnie jak w Szczytku, Tydzień Kultury Beskidzkiej w amfiteatrze. Ale jak widać, miasto tętni życiem całości i na całego. To jest 100 km, no, przez Skoczów i Ustrzyń, też lipko gnął. Jak widzicie, albo i nie widzicie, jest już cima. No cóż, następna wyprawa będzie wyjątkowa.